zacznijmy najpierw od tableta i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Na ten moment uczę się z podręczników Kyunghee oraz Wede uczę się sama, a Kyunghee mamy teraz na zajęciach na naszym uniwersytecie. Może najpierw pokażę Wam Wede, bo to są notatki, w które najwięcej wkładam serca. Bardzo lubię książki do koreańskiego Wede, bardzo polecam. Tutaj tak naprawdę nie mam za wiele, bo więcej mam w swoim zeszycie, bo jak wcześniej, jak się uczyłam, no to wiadomo, jeszcze nie miałam tableta. Tablet kupiłam niedawno. Najpierw pracuję w podręczniku, tłumaczę różne słówka i później przenoszę je właśnie na tablet. Dla mnie kolory są bardzo ważne w nauce, bo pomagają mi zapamiętać różne rzeczy i każdy kolor ma dla mnie tak naprawdę jakieś znaczenie. Jak widzicie, na przykład tutaj mamy czerwony. Czerwony to jest dla mnie coś ważnego, na co muszę zwrócić uwagę. Są to w tym przypadku nowe słowa, a na niebiesko piszę znaczenia tych słów lub jakieś objaśnienia. Na zielono zaś podkreślam części tekstu, które są też ważne, ale nie tyczy się to słownictwa, bardziej jest to jakaś konstrukcja gramatyczna, konstrukcja zdania. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jakieś inne notatki. Tutaj mam notatki, w których możecie zobaczyć, jak tworzę swoje zadania do słownictwa. To, co mi się bardzo podoba w tablecie, to jest to, że sama mogę właśnie z dużą łatwością robić różne zadania dla siebie, bo jednak w zeszycie to było trochę za dużo roboty, bo musiałam wszystko pisać, a tutaj napiszę raz i mogę to kopiować i wklejać w różnych konfiguracjach, tworząc właśnie ćwiczenia. Tu przy okazji chłopak mnie uczył trochę lepiej pisania. W takim kwadraciku można się nauczyć właśnie bardziej ładnie pisać, bo no, u mnie jest taki problem, że już długo się uczę koreańskiego, ale niestety to moje pismo jest bardzo koślawe. I zresztą nie jest to tylko kwestia koreańskiego, tak naprawdę i po polsku, i po angielsku piszę dosyć brzydko i nauczyciele zawsze mi na to zwracali uwagę, a ja nigdy nie umiałam tego poprawić, no ale cóż, mam nadzieję, że chociaż w koreański troszkę mi się uda lepiej jakoś ogarnąć to pismo. No i dobra, pokazałam Wam, jak to wygląda na tablecie, jeżeli chodzi o naukę z książek Wede. Pokażę Wam teraz, jak wygląda to w zeszycie. Jeszcze nie za dużo mi się udało zrobić z Wede właśnie na tablecie, a tutaj mogę Wam więcej pokazać w zeszycie. No więc tak, jak widzicie, jest tutaj mnóstwo kropeczek. Myślę, że to robi dużo osób. Po prostu zaznaczam, na ile opanowałam dane słownictwo. Zwykle 2-3 kropeczki, no to jest tak w miarę ogarnęłam, ale jeszcze powinnam do tego wrócić i powtórzyć. W książce są różne sekcje. Nauka podzielona jest na uczenie się słownictwa powiązanego z tematem, na naukę różnych wyrażeń potrzebnych do pisania esejów, na czytanie, z którego właśnie też mam zapisane słownictwo, oraz tutaj mamy też słuchanie. I przy słuchaniu zawsze jest jakaś gramatyka, więc... No i tak, zapomniałam, że jeszcze jest ostatnia część, czyli te wyrażenia figuratywne, czyli jakieś frazeologizmy. No wiecie, takie słowa, których nie powinno się rozumieć dosłownie. Mamy tutaj Kwanyung Pyonghyun. Ja zawsze rysuję sobie jakieś śmieszne rzeczy, żeby mi było łatwiej zapamiętać, co oznaczają te nowe wyrażenia. I na przykład tutaj mam, to są dosyć proste, ale na przykład mam imman salda. Male darynyn hengdongen opsymiąso malman krotytage charanda. Ta osoba jakby dużo, dużo mówi, że to mam, taka jestem wspaniała, ale tak naprawdę większość tych rzeczy nie ma powiązania z rzeczywistością, więc tak sobie to zwizualizowałam. I bardzo mi to pomaga. Tutaj mam też sokdam, czyli to są takie powiedzenia, które są stworzone ze znaków chińskich. No i na przykład... O, to jest fajne. Yonggae gori boda beme mori ga natta. To się mega podobało. W dosłownym tłumaczeniu to od ogona smoka lepsza jest głowa węża. Czasami jest lepiej jakby zrobić coś takiego swojego, coś takiego nieoczywistego, niż na przykład podłączać się pod kogoś innego albo pod jakąś ideę. Lepiej jest jakby
zacząć od czegoś mniejszego, ale osiągnąć większy sukces. Myślę, że na przykład jak patrzycie na ten obrazek, to może wam łatwiej zrozumieć. Tutaj mamy ogon smoka, no nikt nie chce być ogonem smoka, a tutaj mamy głowę węża, także no jak widzicie, mam tutaj właśnie takie obrazki. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jak sobie ćwiczyłam słownictwo. Oczywiście, tak jak wam wcześniej mówiłam, mam tutaj ten podział kolorów i tutaj stworzyłam sobie różne zdania, które właśnie pomogą mi zapamiętać te słówka. To w sumie tyle z mojej samodzielnej nauki z książek Hangukku Egugo Daihakkyo, czyli uniwersytet, na który idę w przyszłym semestrze swoją drogą. Teraz wam pokażę moje notatki z Kyunghee. Mam tutaj zeskanowane strony książki. To akurat jest czytanie. Więc analizuję zwykle tekst. Tutaj też sobie podkreślam słówka, których nie znam, tłumaczę czasami. No i to ogólnie opiera się na słówkach. I no, robimy dosyć sporo tego czytania na zajęciach. Ja później robię sobie z tego notatki. I albo właśnie wypisuję zdania, albo po prostu wypisuję słówka. Też robię sobie często ćwiczenia do tego. Tutaj mogę wam pokazać, jak robiłam sobie notatki, więc te słówka, które zaznaczyłam na czerwono, wrzuciłam sobie tutaj i właśnie przekleiłam je, wymieszałam i tak sobie łączyłam. W ten sposób wiedziałam. A, no i zapisuję sobie też różne przykłady, jak mam jakieś słówko, które wiem, że ciężko mi się będzie nauczyć, że jakoś mi nie bardzo wchodzi. No i tak, to było w sumie tyle z moich notatek z koreańskiego, ale jeszcze chciałabym wam powiedzieć, co mi pomaga w nauce koreańskiego. Generalnie jak obserwuję to, jak rozwijał się mój koreański, to zauważam, że mi najbardziej pomogło czytanie. Wiem, że niektórzy jak czytają jakieś książki, komiksy, różne newsy, no to chcieliby notować wszystkie słowa, których nie rozumieją. Ale ja właśnie w miarę tego, jak uczyłam się koreańskiego, to zauważyłam, że tak naprawdę najefektywniejsze jest tłumaczenie takich słówek, które są kluczowe dla kontekstu, a inne słówka po prostu można mniej więcej zgadywać, mniej więcej przewidzieć ich znaczenie, no i w ten sposób czytać. Ale właśnie nie chodzi tu o to, żeby jakoś tak strasznie analizować tekst, trakcję czytania, tylko właśnie o to, żeby otaczać się tym językiem. I czytanie to moim zdaniem jest najlepsza forma tego. No i przez to można się najwięcej nauczyć, można najwięcej tak naturalnie nabyć różnego słownictwa, ale też się nauczyć. Więc dla tych, którzy się uczą koreańskiego, no to rada od osoby, która uczy się no troszkę więcej niż 3 lata i myślę, że już jestem całkiem niezła w tym koreańskim. Myślę, że już mogę być z siebie dumna mniej więcej, przynajmniej w tym roku, 2023. No to polecam właśnie czytanie. Dla mnie najlepsze były webtoony. Jak wejdziecie sobie na Naver Webtoon, to tam macie bardzo różne komiksy, od takich naprawdę prościutkich do takich trudnych, których ja nawet nie mogę czytać z łatwością. Plus czytanie książek po koreańsku. To bardziej dla osób, które już chociaż są na tym średnio zaawansowanym poziomie, no to ja na przykład czytałam Almondy. I to była dla mnie super książka. Dla mnie czasami ciężko było czytać tę książkę, no bo było dużo słówek, których nie rozumiałam na początku. Ale sobie postanowiłam, że będę czytać chociaż tak 10-15 minut dziennie. Ja. I też chciałabym wam polecić taką apkę Easy Korean. I tam na tej apce możecie czytać newsy po koreańsku. I wiem, że to może być przerażające dla wielu osób, ale oni tam mają fajny podział na poziom właśnie taki niższy i poziom zaawansowany. I te newsy, które są bardziej dla początkujących, no to naprawdę nie są takie trudne. To są króciutkie teksty, więc można sobie je fajnie analizować i od razu sprawdzać znaczenie słówek, bo macie taką opcję tam, że jak zaznaczycie sobie jakieś słówko lub zdanie, to od razu wam wyskoczy tłumaczenie, także bardzo polecam. Także to jest taka rada ode mnie, a
przyszłości też opowiem Wam o różnych metodach, technikach, które mi pomogły w osiągnięciu mojego poziomu koreańskiego, no ale na razie skupiam się na tej najważniejszej, która najbardziej mi pomogła, czyli właśnie czytanie. I zachęcam, możecie to zrobić, wierzę w Was. Tutaj możecie zobaczyć playlistę, którą najczęściej słucham właśnie jak się uczę. Romanticizing Studying, Calm Vibes, bardzo polecam, jest super. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten filmik komuś pomoże, kogoś zaciekawi. No i w przyszłości będę właśnie publikować filmy o nauce koreańskiego, może też innych języków. I także wkrótce pojawią się filmy o moim życiu w Korei i o różnych ciekawych tematach tutaj. Także do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!